Privet, towarisz! Witam Ciebie w mroźnej Rosji, 60 km na zachód od Moskwy. Tym razem znajdujemy się w Muzeum Czołgów w Kubince i będzie to wyjątkowy materiał, ponieważ zaprezentuję Ci dwie unikalne maszyny. Pierwsza z nich to najcięższy samobieżny moździerz używany w czasie II wojny światowej 60 cm Karel Gerat. 040. oczywiście wchodzi w skład uzbrojenia Armii Niemieckiej. Został zaprojektowany przez firmę Rheinmetall Borsig, którą powinieneś kojarzyć do walki z umocnieniami linii Marginota. Swoją drogą, to są te słynne umocnienia, które miały chronić Francję przed atakiem III Rzeszy, ale nie do końca spełniły swoją rolę, ponieważ granice z Belgią i Ardeny nie zostały włączone w program budowy umocnień, a Niemcy no jak to Niemcy piekielnie skutecznie to wykorzystali. Wracając jednak do naszego działa, nie zdążono na czas z ich produkcją, więc o linii zinota, trzeba było zapomnieć. Dopiero w czasie operacji Barbarossa użyto ich w warunkach bojowych podczas oblężenia Sewastopola. I teraz może parę słów o ich wykorzystaniu. Moździerze tego typu były bardzo nieporęczną bronią. Do ich transportu Potrzebne były linie kolejowe, ponieważ na własnych gąsienicach pojazdy mogły poruszać się tylko na niewielkie odległości. Problemem było również dostarczenie ogromnych pocisków. Wykorzystywano do tego specjalne wozy amunicyjne zbudowane na podwoziach czołgów Panzerkampfwagen 4. Co więcej, przed rozpoczęciem ostrzału Karl musiał osiąść dnem kadłuba na specjalnie przygotowanym podłożu, by odciążyć zawieszenie. Moździerz charakteryzował się małą szybkostrzenością, no ale wiadomo, trafienie pociskiem kalibru 600 mm wywoływało ogromne zniszczenia. Przypuszczam, że możecie być ciekawi, ile takich maszyn powstało. Słuchajcie, do użytku Wehrmachtu oddano tylko 7 egzemplarzy, nazwanych imionami Adama Jewy oraz Bogów między m.in. Tora, Odyna Lokiego i Ziu. Model, który teraz widzicie. Zwał się Ziu, ale Rosjanie błędnie oznaczyli go jako model Adam, dlatego też nie bądźcie zdziwieni oznaczeniem modelu Skubinki. Co ważne, jest to jedyny okaz, który przetrwał, i uwaga, ostatni, który został przekazany armii niemieckiej do użytku dokładnie 28 sierpnia 1941 roku. Działo to jest również dla nas znane z innego powodu. Karl numer 6. ...został użyty do ostrzału Warszawy podczas Powstania Warszawskiego. Do dziś udało się zachować wiele zdjęć moździerza... ...na których widać Karla ostrzeliwującego śródmieście... ...ze stanowiska bojowego u stóp pomnika generała Józefa Sowińskiego... ...w parku na Woli. W czasie Powstania Warszawskiego wystrzelono w kierunku pozycji powstańczych... ...kilkadziesiąt pocisków. Na szczęście niezbyt skutecznie, większość albo nie trafiła... Albo była wadliwie wykonana i nie wybuchła. Uwaga, tutaj ciekawostka! Jeden spośród zaginionych pocisków odnalazł się latem 2012 roku podczas budowy metra. Saperzy wywieźli go z miasta i unieszkodliwili. Niestety, coś też trafiło. Najbardziej znaną ofiarą moździerza Karl jest najwyższy wieżowiec przedwojennej Warszawy, Prudential. 28 sierpnia 1900 1944 roku w dach budynku uderzył pocisk Karla i tam eksplodował. Wieżowiec nie przetrwał tego uderzenia. Na koniec, może parę słów o parametrach. Załoga Karla liczyła od 15 do 17 żołnierzy w podstawowej konfiguracji, a z ochroną i obsługą przeciwlotniczą aż 109. Maszyna była napędzana przez 580-konny silnik wysokoprężny. Ale uwaga! Karl ważył aż 124 tony. To sprawiało, że mogliśmy się rozpędzić do prędkości kilku kilometrów na godzinę, i to wystarczało na dojechanie z linii kolejowej do pozycji ogniowej. Poza tym, co tu dużo mówić, prędkość maksymalna 10 kg na godzinę. A coś może o pociskach? Ważyły one prawie 2200 kg i były w stanie trafić cel odległy o ponad. 4 km to bardzo mało. Dlatego też Hitler szybko zarzucił sobie modernizację, która miała większy zasięg. To oczywiście wiązało się ze zmniejszeniem kalibru do 540 mm. Wciąż imponująca wartość. I jeszcze jedna rzecz: pancerz. Pewnie zastanawiacie się, czy to było w stanie coś dingnąć. No słuchajcie, mieliśmy tutaj 8 mm, więc tak naprawdę, no niekoniecznie. Dlatego też. Potrzeba było aż tak wielu ludzi do ochrony, ponieważ to było bardzo podatne na zniszczenie, trzeba było to szczególnie chronić, więc taka sytuacja. Teraz przejdźmy już do mausa. Moi drodzy, przed wami imponująca maszyna pancerka Wagen 8 Maus, czyli niemiecki czołg super ciężki 188 ton stali. Teraz pewnie wielu z was zapyta, czy to jest jakiś model z tektury? Otóż nie. Wyprodukowano tylko dwa egzemplarze czołgu Maus, podkreślę były to prototypy, wersja V1 miała obciążnik zamiast wieży i V2 miała kompletną wieżyczkę. Zakłady Krupa zostały zdobyte przez Armię Czerwoną jak prawie wszystko wtedy i po wojnie znaleziono kilka niedokończonych kadłubów. Sowieccy inżynierowie zbadali je i stwierdzili, że nie ma sensu dalej rozwijać tego projektu. Jedyny istniejący egzemplarz czołgu Maus... Został złożony z kadłuba prototypu i drugiego prototypu, ale wieży. Więc tak naprawdę znajduje się obecnie w Rosji jeden maus złożony, no i stoi. Po prostu stoi, był, można powiedzieć, też takim obiektem testów. Strzelano w niego, jest wiele przebić na nim od boku, od przodu, więc po prostu eksperymentowano co dinga, czego nie dinga. Po prostu sprawdzano jego pancerz. Wypada tutaj również podkreślić, że prezentowany model nie posiada wyposażenia wewnętrznego. I teraz kilka ciekawostek o Mausie. Każdy z nas wie, że w World of Tanks Maus ma armatę 128 mm i faktycznie to była jego główna broń, ale planowano również działo 150 mm. Kolejny fakt jest taki, że Maus miał osiągać prędkość maksymalną 20 km na godzinę, ale w trakcie testów... Wykonanych w grudniu 1943 roku okazało się, że prototyp czołgu jest w stanie osiągać prędkość jedynie 13 km na godzinę i to w idealnych warunkach, także w rzeczywistości maus byłby jeszcze wolniejszy. Natomiast co do armaty nie można mieć wątpliwości. Działo miało kosmiczną siłę ognia i było zdolne do przebicia nawet czołowego pancerza takich czołgów jak Sherman, Cromwell Churchill T3485 i istwa z odległości 3,5 tysiąca metrów. Równie interesująca może być dla Was również ilość wstępnie zatwierdzonych do produkcji Mausów. W maju 1943 roku zaprezentowano Hitlerowi drewnianą makietę czołgu i uzyskano zgodę na produkcję. Zamówiono aż, uwaga, 150 pojazdów, jednak już w październiku tego samego roku Anulowano zamówienie, a w listopadzie rozwój czołgu został zawieszony. Na koniec warto jeszcze powiedzieć o taktyce wodnej, która w Mausie miała niemałe znaczenie. W tamtych czasach, nośność większości mostów nie pozwalała na przejazd tak ciężkiego czołgu. W związku z tym, planowano przekraczanie rzek w następujący sposób: do czołgu na otworach wentylacyjnych silnika montowano specjalne kominy, oraz kablami podłączano czołg do drugiej maszyny tego typu. Podczas gdy jeden z nich przekraczał rzekę po nie, to drugi kablami dostarcza mu energię, jednak takie rozwiązanie było praktycznie nierealne w warunkach frontowych. No i cóż, nie ma co gadać, taktyczną wartość i przydatność bojową Mausa należy ocenić jako chybioną. I tym samym kończymy dzisiejszy materiał. Po długiej przerwie wracamy do materiałów z kubinki. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i gorąco zachęcam do oceniania. To wiele by dla mnie znaczyło, ponieważ pomaga to w promocji filmu. Zapraszam również do komentowania i subskrypcji kanału. Dzięki wielkie. Do usłyszenia!